W sobotę 28 października do Pruszkowa zawitał unikalny artysta na skalę kraju, iluzjonista Kacper Mysiorek. Jako pierwszy polski iluzjonista odwiedził największe miasta na świecie ze swoim show, występując w Los Angeles, San Francisco, Melbourne, Londynie i Singapurze. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Dużych Rodzin 3+, Koło w Pruszkowie, we współpracy z miastem Pruszków, a dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Po pierwsze rodzina. Zapisało się bardzo dużo rodzin. Wydarzenie jest, ogłaszaliśmy na różnych stronach, na Facebooku i widzę, że jest bardzo duży odzew. Wszyscy są chętni, byli chętni, żeby przyjść. Cieszymy się bardzo, bo właśnie rolą też naszego projektu Family Spot jest integracja rodzin. Integracja rodzin i też wspieranie kompetencji rodziców, ponieważ organizujemy też warsztaty dla rodziców, na których zawsze zapewniamy opiekę dla dzieci, po to, żeby rodzice mogli w nich uczestniczyć, ponieważ wiemy, że to jest największy problem rodziców. Projekt Family Spot w tym roku realizujemy do końca grudnia. Najbliższe wydarzenia to będą na przykład zajęcia pilatesu, warsztaty chustonoszenia dla rodziców, warsztaty z porozumienia bez przemocy, czyli komunikacji empatycznej z certyfikowanym trenerem NVC, polędowanie tutaj z instruktorką gry na ukulele, ponieważ mamy tutaj dosyć prężną grupę rodziców grających właśnie na tym instrumencie. Przypominamy, że w przestrzeni Family Spot odbywać się będą dwa rodzaje zajęć. Edukacyjne, podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz specjalistyczne warsztaty dedykowane konkretnym grupom odbiorców. Informacje o projekcie i aktualnych wydarzeniach dostępne są na stronie www.3plus.pl.